dla każdego sportu. Justyna Wojciechowska, TV Reklama, obok mnie Taz. Cześć. Witam Tazy. Tazy. Taz gra w CS-a ogólnie, ale Tazy. Tak. Cześć Tazy, gratuluję. Dziękuję serdecznie. Trzecia runda, bardzo mocna bitka. Czy spodziewałeś się właśnie takiego zakończenia? Tak, właśnie niepotrzebnie mówiłem, że go skończę w drugiej rundzie albo w pierwszej. Tylko właśnie ja bardziej jestem taki, że unikam dużo ciosów i pastwię się nad przeciwnikiem. No, czułem, że jest mój w każdej rundzie, nie zagroził mi w żadnym przypadku. Jeśli chodzi o kondycję, i wydaje ci się, że miał dobrą kondycję, lepszą od ciebie? No nie, no co ty. Ja 3 rundy to jeszcze bym 2 zawalczył. Ja też jak lokomotywa. Z każdą rundą się rozpędzam coraz bardziej. I zawsze zostawiam tlen na sam koniec. Ja jeszcze bym mógł z 2 rundy walczyć na lajcie. No właśnie, Pasut ma już za sobą parę walk. To była twoja pierwsza walka? Nie, ja miałem parę walk amatorskich. Amatorskich, okej. 20 miałem walk. Jakbyś mógł opowiedzieć o swoich doświadczeniach, jeśli chodzi o sporty walki? No ja w kickboxingu trenowałem. Miałem 25 walk, 30 może w kickboxingu amatorskich. No i to jest w sumie tyle. I dużo się biłem za garażami w szkole. Najciekawsza historia, jeśli chodzi o bójki uliczne, bo często pytamy właśnie zawodników. No to w szkole zawsze, do każdej szkoły, które szedłem, czy to już podstawówka, czy to w gimnazjum, czy to szkoła średnia, w każdej musiałem pokazywać dominację fizyczną i zawsze się z każdym biłem w klasie, zawsze byłem najsilniejszy z klasy, każdemu musiałem wjechać. Okay. Zapytam w takim razie, był Pasut, czy masz na celowniku teraz jakiegoś przeciwnika, no teraz, z którym chciałbyś zawalczyć? No ten cios przyświrował do mnie, coś pultał. W ogóle. Ja tego tak nie zostawię na pewno, nie dam sobie tak w kaszę dmuchać, aczkolwiek no to nie jest dla mnie przeciwnik w ogóle, no gotowy mógł jedną ręką. Pasut jest silniejszy od niego, no na razie tylko go mam na celowniku, nie wiem kogo jeszcze mogą mi dać w prime'ie, tych ludzi co są teraz w prime'ie nie widzę nikogo na celowniku, może z jakichś innych federacji. Zobaczymy, co czas pokaże. Z innej federacji. Czy myślisz tylko o prime na dzień dzisiejszy, czy chciałbyś może zawalczyć w innej federacji? Mam 3 walki podpisane w prime, nie wiem, co czas pokaże, czy na co mi pozwoli prime. Mam w prime jeszcze do spełnienia w kontrakcie 2 walki, więc to już nie ze mną rozmawiać. Zobaczymy. Rozmawiamy z włodarzami w takim razie. Tak. Chciałam zapytać jeszcze o twoje odczucia, jeśli chodzi o wejście do oktagonu. Stresowałeś się? Co czułeś właśnie? Czułem się bardzo dobrze. Ogólnie bałem się, że będzie dużo ludzi i będzie to dla mnie takie... Nie bałem się, nieprawda w sumie. Czułem to właśnie, że będzie dużo ludzi TP, to jeszcze bardziej dla mnie będzie budujące, bo wtedy będę mógł się popisać przed większą publiką. A się bijem amatorsko, to tam... Nikt nie patrzył, każdy miał to w dupie te walki. Ja robiłem po prostu, walczyłem amatorskie, sobie robiłem streamy własne i sam się to nagrywałem, żeby mieć to dla siebie. A tu wiedziałem, że będzie duża publika. Tak właśnie, to jest moja kamera w ogóle, mój stream. Ja nagrywałem to dla siebie i miałem więcej widzów przeważnie na streamie niż było ludzi na hali, w której się biłem. A tu było dużo ludzi było na hali i to fajnie by budowało, fajnie mogę się popisać z tak dużą publicznością. Czyli ogólnie jesteś obyty z kamerą? Tak, mi się wydaje, że dosyć tak. Jeśli chodzi o twoje streamowanie, to czy masz jeszcze jakieś plany związane z tym? Może chcesz jakoś, nie wiem, urozmaicić to, czy nie wiem, może zmienić koncept? Teraz może coś podróżuję jeszcze po tej Polsce, coś pomelanżuję delikatnie, bo teraz mam jeszcze trochę wakacji mi zostało, a tą walkę połączyłem ze streamingiem, jeszcze robiłem przedłużany, plus walka, plus to wszystko. Teraz mi trochę zostało ciepłych dni, może to jeszcze bardziej wykorzystam. Jakieś melanże, może jakieś podróże, później pomyślimy o kolejnych walkach. A podróże zagraniczne? Gdzie chciałbyś polecieć? Na razie Polskę, potem może za granicę. Mam słaby język angielski, musiałbym język angielski podszkolić, bo moim zdaniem jakbym pojechał ze streamem do innego kraju i bym nie potrafił się odezwać do innych ludzi, to mój stream był taki słaby, bo no to za stream, gdzie ja nie potrafię słowa wydusić w innym języku i to wtedy bym ciężko, żeby jakiś content robić. Bo jednak content polega IRL na gadaniu z innymi ludźmi, interakcją z innymi ludźmi, a za granicą ciężko byłaby interakcja z innymi ludźmi, bo nie umiem dobrze języka. Jak ocenisz w ogóle dzisiejszą galę? Oglądałeś w ogóle jakieś walki, czy skupiłeś się na swojej? No, nie oglądałem żadnych prawie walk. A za kim byłeś w takim razie? Może komuś kibicowałeś? No, Rafonixa lubię, ale myślałem, że wygra Kacior Beres i wygrał Kacior, tak jak myślałem. I kibicowałem Natana. Poznałem go. I Natan wygrał. No i Natan wygrał, bardzo fajnie, bo temu Magicalowi. No właśnie, a na przykład z Natanem zmierzyłbyś się? No nie. No, a co myślisz właśnie o Natanie, który tutaj no, robi dymy, ale też wywleka pewne rzeczy, pewne brudy na ludzi?
Trochę dobrze, no takie brudy trzeba wyciągać. No, takie brudy trzeba wyciągać na światło dzienne, bo to jednak są pojebane rzeczy, które ludzie robią. Trzeba to wyciągać na światło dzienne. Skumplowałem się na Tanem. Na razie na tych wszystkich freakach, na razie tylko z nim. W sumie się skumplowałem. Jak na razie w sumie. A po walce twojej z Pasutem, jakie macie relacje? Mam do niego szacunek, tak wyzywałem się z nim. Mam do niego szacunek, że w ogóle do mnie wyszedł. Że się nie bał, bo tak z Magicale we dwójkę się obstrali mnie. 2-1 wyjść. I ciężko było dla mnie rywala znaleźć. Przez te moje walki amatorskie każdy myśli, że jestem zawodowcem. Ja nie jestem zawodowcem. Miałem walki amatorskie tylko. Aczkolwiek czuję ten sport i lubię to robić. I każdy się mnie bał, Pasut tą walkę wziął, nie obstrał się, więc nie mogę go nienawidzić, bo muszę mu oddać szacunek, że podjął rękawicę. Czyli zmieniłeś zdanie o Pasucie? Zmieniłem zdanie, no szanuję go, że podjął rękawicę. Każdy kto podejmie rękawicę i się nie boi walki, należy mu się szacunek. Jeszcze zapytam o gołe pięści, dzisiaj była walka dziewczyn na gołe pięści, zawalczyłbyś? No ja bym się mógł bić w boksie, w K1, w MMA, w gołe pięści, każda dyscyplina. Na co skończyliśmy? Że bałeś się trochę parteru, tak? Tak, właśnie myślałem, że będzie więcej obalał, więcej schodził w nogi, ale chyba nie miał na tyle siły. Ja nie, raz mnie obalił, bo chciałem ja go obalić, nie udało mi się, raz mnie obalił. Ale i tak z tego mi się wydaje, dosyć dobrze wyszedłem. Pod koniec trzeciej rundy mnie obalił, ale i tak z tego dobrze wyszedłem. Jakie były pierwsze słowa twojego narożnika po wyjściu z oktagonu? Jeszcze raz? Jakie były pierwsze słowa twojego narożnika, twoich trenerów po wyjściu z oktagonu? Chyba dobra robota. Robota wykonana. No. Czyli są zadowoleni? Raczej tak. Nad czym będziecie pracować? Pewnie ja teraz nad BJJ i zapasami, bo jednak nie wiem, czy w stójce będą ludzie brać ze mną walki w stójce. Będę trenował teraz MMA, mi się wydaje. Po prostu MMA. Jeśli chodzi o streaming, ty 24 na dobę nagrywasz? Bo mam wrażenie, że twoi koledzy są tutaj ciągle i ciągle coś się dzieje. Od 40 dni mój stream się nie kończy. Mam złotówkę za każdą minutę i streamuję 40 dni. Zostało mi jeszcze 10 dni. Ciężko to było połączyć z walkami, bo nie mogłem się skupić na streamingu, bo wiesz, miałem przygotowanie do walki, tam nie mogłem wyjść z kamerą, tu Prime mnie brał i moi widzowie byli na mnie źli, bo ich zaniedbałem przez to, że miałem walkę w Prime'ie. Ale teraz próbuję nadrobić streaming, bo chcę zbudować fajną społeczność. I tam jakieś, żeby moja wartość rynkowa wzrosła. Bo czym więcej widzów mnie ogląda, czym mam ten, to moja wartość jakby dla federacji zwiększa się. Czyli jest to ciężkie na co dzień? 40 dni pod rząd, tak. Ogólnie streamowanie jest bardzo fajne, przyjemne, ale jak streamujesz 40 dni pod rząd, śpisz na streamie, strasz na streamie, robisz wszystko na streamie, budzisz się rano i oni ciągle są, to jest to irytujące jakby. Ciągle na bani. No tak, ale też musisz mieć takie życie bardzo interesujące. No właśnie, bo, no. Bo chyba, jakbyś nie wiem, no właśnie, jad spał i... Ja to robię w sumie. Ja to śpię. Na razie mi pasą za spanie jak najwięcej. Jaki jest przedział wiekowy, jeśli chodzi o twoich widzów? Właśnie nie wiem. Taki, mi się wydaje, że młodzi. Tak, od 16 do 25 mi się wydaje. I dużo jest ta społeczność? No, na Twitchu miałem po 2000 ludzi, tak. Na streamie teraz mam na kilku, bo tam bana, bo tam miałem te napady, bo widzowie, to długa historia, nie jestem się... widzowie mi tam wywali chatę, ja ich tam nokautowałem, długa historia to jest. Dostałem perma na Twitchu, dostałem za to właśnie. No widzowie sobie robią takie żarty, rozmawiali, założyli portal randkowy z moim zdjęciem i pisali do że o, jestem napalony, wbijaj, bo ja zlikowałem mój adres zamieszkania. Przychodzili do mnie typy i wchodzili mi na chatę i... Chcieli się ze mną, a ja im waliłem jakieś kapcie czy coś, by oni z mojego mieszkania. I za to sam perma na Twitchu. A miałem na Twitchu po 2K widzów, 3K widzów. Teraz streamuję na Kiku, mam po 1000 widzów, 1500. Jak to się robię ciekawego. Ale ogólnie jak śpię, teraz dużo, mało robiłem ciekawych rzeczy, bo po prostu spałem i jadłem i trenowałem, więc i tak to wyglądało po 500 ludzi, ale nie robiłem nic ciekawego ogólnie. No właśnie, mnie to zastanawia. Co oni mają w głowie? Tak no, tak, szczerze. Siedzą, no tak, 2-4H siedzą i mnie oglądają, no to właśnie. Czy oni nie pojebane. Mają swojego życia? No właśnie, teraz taki mamy teraz świat właśnie. I to tak by teraz do młodych mówię, życie lepiej. No to mamy się swoich idoli itp. Ja też zawsze byłem osobą, która ma dużo idoli miała, teraz może już nie ma aż tyle, ale też miałem dużo idoli. To, że oni tak 2-4H i potrafią ciągle i oni też ciągle ode mnie wymagają, żeby ja ciągle zapełniał im rozrywkę. Ja nie jestem robotem ani kim, mam no swoje życie. Skąd bierzesz pomysły? Czasami pewnie ich brakuje. No tak, ja w ogóle nie mam w ogóle pomysłu. Ja wszystko robię, moje życie to jest pełen freestyle. Codziennie wymyślam samo to, przepraszam, samo to wszystko wychodzi. Nic nie planuję i wszystko wychodzi randomowo, co można powiedzieć. No to powiem.
powiem ci. Tu też się znalazłem, co mnie tak w przypadku... No nie w przypadku, tam miałem, robię... Czyli można powiedzieć jakieś... w czepku urodzone. No możliwe, no. Znaczy podejmuję jakieś kroki i to jakoś zawsze wychodzi. Dobra, nie zawracam w takim razie głowy. Dziękuję bardzo, życzę powodzenia. Dziękuję. I no gratuluję jeszcze raz. Dziękuję.